Cześć, ja się nazywam Ela Zeman, a to jest piątek pełen inspiracji, który wcale nie ukazuje się w piątek. Tak jakoś wyszło. Przez ostatnie prawie 2 tygodnie w ogóle nie miałam weny na nagrywanie, ale muszę powiedzieć, że miałam wenę na robienie na drutach. Właściwie to tak kompulsywnie robiłam, a robiłam właśnie ten sweterek, który mam na sobie. To jest wzór z Petite Knit. Co za sensacja! Znowu Petite Knit. To jest Cumulus bluzę. Trochę na temat tego dziergu i trochę na temat moich planów. Mam nadzieję, że zechcecie pobyć ze mną przez tą chwilę. Zapraszam. Więc tak, będzie dzisiaj, słuchajcie, o kompulsywnym dzierganiu, o kompulsywnym kupowaniu wzorów i wódki. Tak najogólniej można by powiedzieć to, co mi się przytrafiło przez ostatnie 3 tygodnie. Jak wiecie, ja nie lubię mieć kilku projektów jednocześnie na drutach. Właściwie to staram się, żeby to był jeden projekt, taki większy, i do tego para skarpetek, którą zawsze muszę mieć gdzieś w robocie. I właśnie kiedy skończyłam swoją poprzednią rzecz, zaczęłam zastanawiać się, co by tutaj zrobić kolejnego. Oczywiście, jak wiecie, przeglądałam mnóstwo wzorów, pokazywałam Wam różne wzory, które mi się bardzo podobają, po czym postanowiłam wydziergać coś bardzo takiego basic, bardzo prostego, mianowicie właśnie taki chmurkowy sweterek z dekoltem serek. I ten dekolt serek, to co słyszycie, to są dźwięki, które wydaje mi pies, właśnie sobie wymyślił, że musi tutaj mnie odwiedzić. Piesku. No dobra, nieważne, niech sobie jest. Może najpierw trochę właśnie o tym wzorze i dlaczego właśnie ten wzór. Ja nie wiem właściwie, dlaczego go wybrałam. Chyba dlatego, że był taki prosty i miałam dobre doświadczenia z poprzednim wzorem, który robiłam, Petite Knit. I na dodatek, słuchajcie, okazało się, że niektóre wzory na jej stronie są po polsku. I właśnie jednym z takich wzorów w języku polskim jest wzór na Cumulus bluzę. Bardzo mi się to spodobało. Chciałam sprawdzić, czy wzór po polsku od Petite Knit będzie równie czytelny jak ten po angielsku. Jak wiecie, ja sobie dobrze radzę z wzorami po angielsku, natomiast no, zawsze to miło, jak można w ojczystym języku rolek, jak można w ojczystym języku coś porobić na drutach. Tutaj ktoś bardzo domaga się uwagi ode mnie. Roluś, idź sobie. Dobra, słuchajcie, powinnam zrobić taki filmik, czy warto dziergać wzór Cumulus bluzę od Petite Knit, ponieważ ten poprzedni filmik, który właśnie taki miał sens i taki tytuł, spodobał się bardzo wielu osobom i był jednym z najczęściej oglądanych tutaj u mnie filmów. Natomiast jeśli się zastanawiacie, to się nie zastanawiacie, po prostu warto. Jej wzory są naprawdę bardzo dobrze rozpisane, również te, które są tłumaczone na język polski. Poza tym są to proste wzory, przynajmniej ten, który ja dziergałam. Nie ma tu nic skomplikowanego i uważam, że to jest wzór, który świetnie nadaje się. Dla początkujących. Te dźwięki to oczywiście mój pies. Ja nie wiem, czy mi się dzisiaj coś uda nagrać, bo mój pies ukradł pojemnik po serku i strasznie nim hałasuje. Po prostu chcę, żebym się nim zajęła, a nie tutaj filmowaniem czegokolwiek. Będę sobie tutaj spoglądać, mam wydrukowaną wersję. Jest dostępny w bardzo szerokiej rozmiarówce, od XS do 5XL, więc naprawdę myślę, że każdy znajdzie tutaj rozmiar odpowiedni dla siebie. To się przekłada na rozmiary w biuście, bo to tutaj jest najważniejszy rozmiar, od 96 do 156 cm. W oryginale wzór jest dziergany na drutach 4,5 mm i jest on przewidziany na 2 nitki moheru. Tutaj autorka zostawia dosyć sporą dowolność do tego, jaki to ma być moher. Generalnie możemy sobie wybierać, co nam się podoba. Na zdjęciach zdaje się to, co Petite Knit ma na sobie, znaczy metę na najmniej, to jest, zdaje się, ten silk moher od Sandnes Garn.
Ja zaraz Wam powiem, z czego ja to zrobiłam. Wzór jest robiony, przepraszam, wzórek. Wzór jest robiony od góry do dołu, w całości, więc nic tutaj się nie zszywa. Jest naprawdę łatwy w dzierganiu, dobrze zaprojektowany. Myślę, że nadaje się dla osób początkujących jak najbardziej. Jest to typowy raglan, wykończony i-cordem. To może jedyna taka trudność dla kogoś, kto jakoś zaczyna. No, ale uwaga, jeśli chodzi o ten i-cord, jest bardzo dobry filmik na stronie Petite Knit, jak go wykonać, i naprawdę mi to bardzo pomogło, więc myślę, że nie ma tak źle. Dobrze, co jeszcze o tym wzorze mogę powiedzieć? No łatwo się go robiło, po prostu, to jest łatwe, tu nie ma nic skomplikowanego i myślę, że to mnie skusiło do tego właśnie, żeby po niego sięgnąć. I teraz powiem Wam, jak do tego doszło, że się chwyciłam za taki wzór. Nie wiem, czy pamiętacie, teraz sobie sięgnę po włóczki, nie wiem, czy pamiętacie, ale na targach w Gdańsku wypatrzyłam sobie taki kolor My Time Merino, to jest włóczka od Gabo Wool. Nie kupiłam wtedy tej włóczki, ale zaraz potem po prostu sobie ją kupiłam. Co to jest za włóczka? To jest merino, ale non superwash, czyli nie taka do pralki. W 50 gramach jest 230 metrów. Jest bardzo mięciutka, miła w dotyku i bardzo cienka. No i jak zaczęłam się zastanawiać, właściwie mój wybór dotyczył bardziej koloru niż tego, że chcę coś zrobić z takiej bardzo cienkiej włóczki. Pomyślałam sobie, że chcę złożyć tę włóczkę z jeszcze jakąś inną. Oczywiście po głowie chodził mi mohair. No i dokupiłam kit silka. Zaraz Wam opowiem, jak to się stało, że taki kolor. Ponieważ ten kolor nazywa się kobalt i ten kolor nazywa się kobalt. Jakoś chyba dwie różne firmy i różne widzenie tego, czym jest kobalt, ale po złożeniu tych nitek kolor jest taki, jak widzicie na moim sweterku. I bardzo mi się ten efekt podoba, więc dwa różne kobalty złożone ze sobą dają właśnie taki coś pośredniego. Myślę, że bardziej przebija jednak ten kolor, bo ten włosek na wierzchu jest właśnie taki troszeczkę ciemniejszy. I w sumie ten efekt bardzo mi się podoba. Zużyłam niecałe 5 motków tego My Time Merino i praktycznie 5 i trochę motka kit silka. Dobrze mi się z tego dziergało, nic tu się nie dzieje. I teraz jeśli chodzi właśnie jeszcze o takie rzeczy związane z włóczką, myślałam, że jakieś niespodziewane efekty mogą nastąpić po praniu, no bo wiadomo, jak to jest, jak się wypierze. Oczywiście prałam ręcznie, w eukalanie, więc żadnych eksperymentów z pralką absolutnie nie robiłam. Natomiast myślałam, że może się troszkę rozciągnąć. Bałam się, że będę miała za długie rękawy na przykład, ale powiem Wam, że nic tu się nie zadziało. To merino fantastycznie się pierze, oczywiście mówię ręcznie. Super, po prostu żadnych nieprzewidzianych efektów. Odrobinkę tak rozprężyła się ta włóczka. I poza tym wszystko naprawdę super. Także myślę, że efekt jest taki, jak oczekiwałam. Jestem bardzo zadowolona z tej włóczki. Polecam spokojnie, z czystym sumieniem taki zestaw. Nie tylko na ten wzór, ale na ten wzór na pewno taki zestaw się nadaje. W ogóle wzorów, które przewidują wzięcie takiej cienkiej nitki właśnie fingering, czyli 200 czy tam ponad 200 metrów w 50 gramach i do tego dołożenie mohairu jest sporo, więc myślę, że to jest takie fajne zestawienie, które jeszcze być może wykorzystam w innej kolorystyce. Ja dziergałam mój sweterek na drutach 5 mm, czyli na grubszych drutach niż Petite Knit tutaj wskazuje. Zrobiłam sobie próbkę, ale wiecie co, ja robię tak próbkę, jakby to powiedzieć, bardziej mi zależy na tym, żeby sprawdzić, jak się układa nitka, czy nie jest za ciasno, czy nie jest za luźno, niż na jakimś tam specjalnym przeliczaniu
żeby mi się zgadzało co do jednego oczka w próbce, bo nie zgadzało mi się co do jednego oczka. Właściwie to z ciekawości mogłabym zmierzyć i sprawdzić, jak wygląda właśnie próbka po wydzierganiu. Sprawdzę to i zaraz Wam powiem. Więc tak, słuchajcie, w mojej próbce na drutach numer 5, po praniu już, czyli zmierzona na końcu w sweterku, próbka wynosiła 16 oczek w 10 cm. Natomiast tutaj u Petit Knit jest 18 oczek w 10 cm na drutach 4,5. Ja też wiedziałam o tym, że moja próbka jest inna i wybrałam rozmiar M. A powinnam dziergać, gdybym miała taką próbkę, jak podaje Petit Knit, czyli gdybym miała więcej tych oczek w 10 cm, to musiałabym wybrać rozmiar L. Troszeczkę się obawiałam tych moich kombinacji z rozmiarami, czy ten sweterek nie będzie jednak dla mnie za ciasny, ale wydaje mi się, że jest wszystko ok. Mam tutaj luz w biuście, więc gitara. Mam nadzieję, że moje jakieś dzisiejsze głupie żarciki Wam bardzo nie przeszkadzają. Mam dzisiaj bardzo dobry humor, bo wczoraj przyszły do nas dobre wieści, takie rodzinne, zdrowotne, więc cieszę się po prostu, że jest jak jest. Ostatni czas był dosyć ciężki. Wiadomo, jak to jest, jak się czeka na jakieś ważne wyniki związane ze stanem zdrowia kogoś z bliskich, więc cieszcie się dzisiaj po prostu razem ze mną i mam nadzieję, że mi wybaczycie te głupoty, które będę tutaj być może jeszcze robiła. Jeżeli chodzi o to, czy ten wzór będę robiła po raz kolejny, pewnie tak. Chciałabym spróbować właśnie zrobić ten cumulus bluzę z dwóch nitek moheru. Mnie moher nie gryzie, chociaż żebym tak nic nie czuła, to nie powiem. Troszeczkę odczuwam, że tam coś jest na tej mojej skórze. Natomiast nie jest to takie wrażenie jakieś bardzo dla mnie negatywne. To jest troszkę dlatego, że ja w ogóle mam problemy ze skórą, choruję na łuszczycę i właściwie to ciągle mnie coś swędzi gdzieś na ciele i takie tam mizianie przez niteczki moheru to w ogóle nie robią na mnie wrażenia. Także myślę, że to jest taki po prostu powód. No popatrzcie, w jakich ja muszę warunkach nagrywać. To jest po prostu nieustanne domaganie się uwagi. Idź sobie, do widzenia. No już dobrze. Tak. Podsumowując ten projekt Cumulus Bluze od Petit Knit. Wzór jest bardzo fajny, podoba mi się, jestem zadowolona. Polecam go również osobom początkującym. Uważam, że łatwo jest go sobie dostosować do swoich potrzeb. On jest taki samograj po prostu. Klasyczna konstrukcja, nic tu nie ma, co by było zaskakujące. Wygląd jest taki bardzo łatwy do zmodyfikowania. Myślę w ten sposób, że właśnie dobierając różne włóczki czy kolory, można sobie zrobić fajny, basicowy taki sweterek. Jest mi w nim teraz za ciepło, czyli nie jest to projekt na lato. Natomiast pewnie go wyciągnę jesienią i będę z niego korzystać i to pewnie nierzadko. Wybrany przeze mnie kolor bardzo mi się podoba. Myślę, że będzie mi pasował do wielu rzeczy. I ja właśnie takie właśnie bazowe rzeczy potrzebuję. Chciałabym sobie takich właśnie więcej rzeczy zrobić na drutach. I stąd być może ten mój wybór takiego właśnie tego wzoru. No i słuchajcie, właśnie w ten sposób, dziergając przez 3 tygodnie non stop tylko jeden sweterek, zostałam właśnie w takiej sytuacji, że nie mam nic na drutach oprócz jednej pary skarpetek. I zastanawiam się, co tu dalej dziergać. Pokazywałam Wam wiele różnych wzorów ostatnio, ale sama nie wiem po prostu, co ja bym chciała teraz wrzucić na druty. Troszeczkę sobie układam plany, może bardziej już jesienne, a teraz myślę, że przez te upały chciałabym jednak porobić jakieś takie drobniejsze projekty, na przykład właśnie skarpetki.
bo kilka osób mnie prosiło o właśnie kolejną parę skarpetek, więc myślę, że teraz będzie czas lato ze skarpetkami. Myślę, że sobie wykorzystam ten czas, żeby też kupić jakieś fajne włóczki na kolejne rzeczy, które mam zamiar dziergać już bardziej jesienią. Tym bardziej, że chciałabym właśnie pójść w jakieś takie dosyć duże rzeczy i wymagające większej ilości włóczek, a wiadomo, że to się wiąże z kosztami. Przede wszystkim mam taki plan, żeby wydziergać sweter dla mojego męża, a więc duży męski sweter. No taki bardzo duży to nie, ale jednak dosyć sporo tej włóczki potrzeba. I teraz chciałabym troszeczkę poopowiadać o tym, jak szukam wzoru na męski sweter dla mojego męża i co z tego wynika. Uprzedzając już fakty, powiem Wam, że jeszcze się nie zdecydowałam na żaden i nie mogę się zdecydować, nie mogę nic wybrać, bo są tutaj różne takie potrzeby brzegowe, takie ramy, w których muszę się poruszać, a więc na przykład to, że mój mąż nie lubi drapiących swetrów, to znaczy ma takie, ale powiedział mi, że jego wełna gryzie, więc na przykład moja wizja, że zrobię mu sweter Ridari, więc taki typowy islandzki z karczkiem, z wrabianymi żakardowymi wzorami, musiałabym dosyć mocno zmodyfikować, ponieważ te wełny islandzkie są bardzo, bardzo gryzące. Mi się to bardzo podoba i mu się też podobają takie wzory, bo mu pokazywam. Natomiast nie wiem, na ile chciałabym sobie przeliczać i wymyślać, jaką włóczkę użyć, żeby ten efekt był fajny. Może macie jakieś podpowiedzi dla mnie, jak zrobić sweter islandzki, który nie gryzie. Tak najogólniej to ja się nie upieram właśnie przy takim swetrze. Po prostu chciałabym zrobić mu coś fajnego, coś miłego. W grę wchodzą różne pomysły i tutaj oprócz właśnie tych swetrów islandzkich z karczkiem, no mógłby to być na przykład sweter jakiś taki z jakimiś warkoczami, czy taki aran typowy. No i tutaj powiem Wam teraz, co tam mi chodzi po głowie i co znalazłam. Muszę zajrzeć teraz do Ravelry, gdzie różne takie wzory są dostępne. No to teraz takie pierwsze znalezisko, które bardzo mi się podoba. Niestety wzór jest tylko w jednym rozmiarze, czyli ML. Właściwie to, czyli w dwóch rozmiarach, M i L. I teraz co autorka pisze o nim? Wzór nazywa się Tire Trace. To jest według autorki tak. Męski pullover ozdobiony z przodu i na rękawach szeroką plisą warkoczową inspirowaną śladami zostawionymi przez opony samochodowe. Wszystkie części są robione na płasko, przód i tył od dołu do góry, rękawy z główką dziergane od góry z oczek nabranych wokół wlotów rękawów. Mankiety wykończone wykończenie dołu i plisa są wykonane ściegiem francuskim. Generalnie sweterek mi się dosyć podoba. Myślę sobie, że byłby fajny do zrobienia. Zobaczę jeszcze jest robiony na drutach 4,5 mm. On z jakiejś włóczki Lana Gold Alize 51 Acryl 49 wełna. Ja bym sobie wybrała na pewno jakąś inną włóczkę, bo ta ilość akrylu po prostu to jest dla mnie za dużo. Sweterek generalnie robi na mnie dobre wrażenie. Musiałabym chyba najpierw jeszcze dokładnie sobie przeczytać. Natomiast z takich informacji jeszcze ciekawych, wzór jest w języku polskim. Do pobrania za darmo na Ravelry. Autorką jest pani Agata Smektala. Takie ciekawe znalezisko. Dobrze, czyli mówiłam już Wam o Ridari. Powiedziałam Wam o śladach opon, fajnym warkoczowym wzorze. Kolejny wzór darmowy, który w pierwszej chwili bardzo mi się podobał, nazywa się Urban Forest. To jest wzór z Dropsa. Taki,
To jest raglan, ale taki pagonowy, nie wiem jak on się nazywa, taki sposób robienia, czyli ten raglan nie idzie tak w ten sposób, tylko bardziej w ten sposób. I sam wzór bardzo mi się podobał, dopóki nie zobaczyłam na Ravelry różnych wykonań tego projektu, robionych już nie przez autorów, autorkę, nie wiem, tylko przez po prostu zwykłe panów dziergaczy i dziergaczki. I coś tu się dzieje dziwnego właśnie z tym pagonem. Tak jakby było coś z konstrukcją, nie tak? I to mnie troszeczkę zniechęca. Coś pokażę Wam tutaj, mam nadzieję, wstawię zdjęcia. I wydaje mi się, że coś tam się dzieje takiego niepokojącego. Nie chciałabym władować się w jakiś projekt, który nie do końca mi się po prostu sprawdzi. Ale coś w tym stylu takiego bardzo prostego, basic, też mogłoby wchodzić w grę. Chociaż mój mąż ma sporo takich swetrów, jak to się mówi, kupnych, właśnie takich prostych, klasycznych, więc może można by zaszaleć. Pokazywałam mu taki wzór, który mi się bardzo podoba. Wzór nazywa się Brioche Break Sweater i jest to projekt Stevena Westa. Jest to projekt raczej z takich szalonych, wariackich. Można by go również wykorzystać do użycia różnych resztek albo, no czy tak dokładnie resztek, no jakichś takich różnokolorowych włóczek. Na zdjęciach strasznie mi się podoba, po prostu jest super. Problem polega tylko na tym, czy jakbym już go zrobiła, to rzeczywiście mój mąż będzie go nosił, czy tylko powiedział tak, bo widział, że mi się ten wzór spodobał i dlatego powiedział, że bardzo fajny. Może też tak być. Wzór jest robiony, zdaje się, od góry do dołu, tak jest. Autor, czyli Steven West, używa dwóch nitek, nitki na przykład takiej typu skarpetkowego, czyli fingering. I po prostu ten wzór umożliwia fantastyczną zabawę kolorami albo właśnie coś takiego bardziej spokojnego. No po prostu moim zdaniem coś fajnego, coś nietypowego, coś ciekawego, trochę szalonego, więc może któryś z Was, chłop, mąż, partner, czy tam jeszcze jak, może syn, na przykład chciałby w takim swetrze chodzić. Mi się to podoba. Dobra, następny pomysł, który znalazłam, to jest znowu coś takiego bardzo prostego i myślę, że on jest lepiej skonstruowany niż ten wzór z Dropsa. Nazywa się So Basic Sweater. Autorem jest Maxim Cyr. Nie wiem, jak się to czyta. To jest taki typowy basic znowu, ale tutaj nie widzę właśnie takich różnych problemów z konstrukcją, jak w tym swetrze z Dropsa. Jest on bardzo popularny, dużo osób go robi. Ma też odrobinkę właśnie przesunięte te raglany ku górze, także wychodzi taki pagon. Myślę, że konstrukcyjnie jest lepiej zrobiony niż ten dropsowy. Niestety nie jest on ani po polsku, ani nie jest darmowy. Jest tylko po angielsku lub po francusku. Ma dużą rozmiarówkę od XS do 5XL. No tak jak nazwa wskazuje, jest to So Basic Sweater, czyli taki basicowy. I jest robiony też z cieniutkiej włóczki fingering, czyli z takiej o grubości włóczki skarpetkowej. No to tak, jeśli chodzi o męskie swetry, to właściwie jest taki problem, że nie ma tak bardzo dużego wyboru, jeśli chodzi o dzianiny damskie. Oczywiście, słuchajcie, można też zajrzeć do Petit Knit. Już teraz będę Wam pokazywać jej wzory, bo jakoś często wypada tak, że ona wygrywa u mnie. Jest taki Moby Sweater Men, czyli taki typowy aran, robiony właśnie z warkoczami. Jest robiony... On nie jest niestety po polsku. Jeszcze nie, bo mam wrażenie, że tam tych wzorów przetłumaczonych na polski u Petit Knit przybywa systematycznie. Jest tylko po angielsku.
Jest robiony na drutach 4 mm. Bądź cicho, piesku. Bez komentarza po prostu. Ktoś jechał drogą. I to jest właśnie życie z spanielem bretońskim. Jakbyście chcieli sobie wybrać jakąś rasę psa, to nie spaniela bretońskiego, bo to jest pies, który reaguje po prostu na każdy szmer. Dobrze, wracam do wzoru Moby Sweater Men, czyli męska wersja Moby Sweater od Petit Knit. I ten wzór jest robiony, właśnie na drutach numer 4. W oryginale jest zrobiony z włóczki Pergent. Ona ma grubość około 100 metrów w 50 gramach. I to jest o tyle fajny wzór, że włóczek o tej grubości, po pierwsze, będzie się robił szybciej niż taki z włóczki fingering, no bo to jest po prostu zupełnie inna grubość, większa, o nawet 90 metrów w 50 gramach, dobrze. Jest takich włóczek sporo. Petit Knit proponuje oprócz Pergenta na przykład włóczkę w Peruvian Filcolany, ale możecie też na przykład pomyśleć o włóczce Charisma, bo ona też ma taką grubość. No generalnie chyba też Lima z Dropsa, która będzie, da trochę może inny efekt, bo tam jest dosyć sporo alpaki, ale też ma taką grubość. No i właśnie nie wiem, jak to będzie z tym gryzieniem i czy zastąpienie na przykład którejś z tych włóczek takim typowym merinosem nie spowoduje, że ten wzór nam się bardzo rozejdzie, znaczy cały sweter, no z rozmiarówką będzie problem, tak? Dobra, czyli tak. Podsumowując temat męskiego swetra, wyboru wzoru na męski sweter, można jakby iść w różne strony. Można wybrać sweter taki żakardowy, na przykład z karczkiem, ale są też, zdaje się, na stronie Dropsa znajdziecie też takie bardziej tradycyjne, takie norweskie wzory, niekoniecznie robione w karczek i dookoła, tylko na przykład robione w częściach z takim klasycznym rękawem. Ja nie robiłam nigdy żakardu w taki sposób, żeby robić na prawej i lewej stronie i nie wiem, czy chcę się w to bawić. Może to jest za dużo dla mnie. Ostatnio robię takie proste same rzeczy, więc nie wiem, czy chcę przechodzić do żakardów, które są na prawej i lewej do pilnowania. To jakby jeden pomysł na sweter taki żakardowy. Drugi pomysł to sweter z warkoczami, czyli aran. To jest chyba taka opcja, która najbardziej obecnie mi pasuje. I trzeci pomysł to jest taki, żeby zrobić taki sweter basic, czyli gładki. Taki po prostu z jakąś fajną konstrukcją, na przykład właśnie tą pagonową. I też po prostu w ten sposób wydzierkać jakiś fajny sweterek dla małżonka. No i ostatnia opcja to jest szalony wzór od Stevena Westa. Szalony oczywiście w cudzysłowie, bo dla jednego to będzie coś szalonego, a dla kogo innego będzie to po prostu coś atrakcyjnego i fajnego do wydziergania. Chyba najbardziej mnie kusi zrobienie takiego swetra, natomiast muszę najpierw dobrze wysondować mojego małżonka, czy w ogóle by w takim swetrze chodził, bo może się skończyć tak, że będę miała sweter męski, którego nie będzie miał kto nosić. Ponieważ, słuchajcie, ja jeszcze nie podjęłam decyzji, nie kupiłam nawet włóczki, nie wymyśliłam co ani z czego będę robić, to bardzo jestem ciekawa Waszych propozycji, Waszych pomysłów na to, jak sobie poradzić z problemem swetra dla małżonka, czyli właśnie takiego jakiegoś jesienno-zimowego, fajnego swetra. Warunki są takie, że sweter nie może gryźć, czyli musi być z takiej włóczki, która nie gryzie. No i właśnie to taki problem jest, który mam do przezwyciężenia. Czy będę dziergała, czy mam w planach wydzierganie czegoś dla siebie?
No właśnie, chciałabym sobie zrobić jeszcze jeden sweterek z wzoru na kumulus bluzę. Właśnie taki klasyczny, czyli z dwóch nitek kit silka. Właściwie to nie wiem, czy właśnie nie jest najlepsza pora na to, żeby takiego kit silka zakupić, bo jest obecnie fajna promocja na dropsowego kit silka. Druga rzecz, która mnie kusi, też taka typu basic, to jest wzór Petit Knit Poppity, czyli taka bluzeczka z krótkim rękawkiem. Ona jest tak inaczej skonstruowana, czyli to się chyba nazywa europejskie ramię. Podoba mi się po prostu konstrukcja tej bluzki. Ona jest też taka typu basic, w ogóle nic tam się nie dzieje, co mogłoby kogoś zafascynować. Natomiast, no tak jak mówiłam, są mi takie ciuchy potrzebne i chciałabym po prostu zrobić sobie taką kolejną prostą bluzeczkę, tym razem z krótkim rękawkiem. Tam też są różne opcje. Myślę, że to jest podobny wzór, taki bardzo łatwy, prosty w dzierganiu. Nic się tam nie dzieje skomplikowanego. I myślę, że po prostu można mieć taką fajną bazę do noszenia z różnymi ciuchami. To jest taki kolejny pomysł, który mi chodzi po głowie. Kolejna rzecz to jest, nie wiem czy pamiętacie, moją włóczkę, którą kupiłam sobie na targach. To jest włóczka ręcznie farbowana. Mam tego dwa motki tylko niestety i do tego mam taki turkusowy. Już go przewinęłam w kuleczkę, więc nie będę Wam pokazywać. To jest w 100 gramach jest 400 metrów, czyli łącznie mam 1200 metrów, bo dwa młotki takie i jeden taki turkusowy, czyli myślałam, żeby zrobić właśnie coś takiego letniego z krótkim rękawkiem. I musiałabym to zrobić na przykład w paseczki albo jakoś inaczej połączyć te dwa kolory. I tutaj mam takie jeden bardziej skomplikowany pomysł, bo to jest projekt Anne Wenzel. Poczekajcie, zaraz sprawdzę, jak on się nazywa. Ten wzór, który mi się podoba od Anne Wenzel, nazywa się Robiniati. Tylko, że ta moja włóczka jest za cienka. Musiałabym pokombinować. Nie wiem, czy po prostu... Nie wiem, czy mi się chce tak kombinować. Może warto wybrać coś jednak innego. I drugi pomysł, który mam, to jest wzór, czekajcie, zaraz znajdę. Na około znajdę. To jest taki pomysł, żeby wybrać wzór polski. Nazywa się ten wzór Summer Sky. Autorką jest Renata, prowadząca Renata, przepraszam, nie pamiętam nazwiska. Comfort Zone Nic, tak nazywa się jej firma, jej marka projektowa. I ten wzór Summer Sky to jest odnowiona wersja jakiegoś wzoru, który już szybciej ona miała przygotowane, więc wydaje mi się, że jest to fajny, prosty taki topik i można by go sobie w ten sposób właśnie zastosować, że musiałabym gdzieś dać paski. Zastanawiam się, czy warto się w to bawić, ponieważ tutaj fajną opcją jest też po prostu zrobienie go jako gładkiego takiego topu, bluzeczki. Proponowaną włóczką jest na przykład Rosario z Mandragoa. Pamiętacie, miałam z niej zrobioną bluzeczkę. Wstawiłam moją bluzkę tutaj z tej włóczki. To jest jedwab i myślę, że taka opcja zrobienia sobie takiej letniej bluzeczki gładkiej właśnie z tego wzoru jest naprawdę fajna. Ja mam taki trochę, nie, taki jakiś wewnętrzny trochę niepokój, ponieważ kiedyś próbowałam się zmierzyć z wzorem tej autorki, który jest darmowy. Ania nazywa się ten wzór. I troszkę mi się wydaje, że jest on taki mało czytelny dla mnie.
i zastanawiam się, jak jest napisany ten wzór, ten Summer Sky. Autorka pisze, że to jest wersja jakby poprawiona wzoru i właśnie pod kątem, poprawiona pod kątem takiej czytelności i bycia przyjaznym dla osoby dziergającej, więc myślę, że no jest to taki wzór już powiedzmy sobie dojrzały, tak? Taki, który już ileś osób wydziergało i autorka po prostu postanowiła pewne rzeczy zmienić właśnie pod kątem tego, żeby był on łatwiejszy do dziergania, więc myślę, że to jest dobry prognostyk na to, że ten wzór może być po prostu ciekawy, interesujący i dobry dla mnie. Dowiedziałam się też, że jeśli się go zakupi, to od razu mam dwie wersje językowe, czyli nie jest tak, że muszę się decydować, czy chcę po polsku, czy po angielsku, tylko mam obie te wersje, więc to jest dla mnie też fajne, bo jak wiecie, ja spokojnie sobie dziergam z wzorów w języku angielskim i myślę, że to może jest taka właśnie opcja, że trzeba wzory tej autorki dziergać na przykład po angielsku. To takie moje rozkminki, jeśli chodzi o to, jak sobie poradzić z wódką, którą już mam. Czyli wyszło na to, że jednak znowu, to nie jest dobry projekt na tą łódkę, którą już mam. Dobra, czyli podsumowując. Pomysły na udzierki na lato są takie, że będę sobie teraz dziergała skarpetki. Wymyślała, jaką bluzeczkę wydziergać, albo kupić inną włóczkę, albo wykorzystać tę włóczkę, którą mam. Jakoś głupio kupiłam dwa motki i tamten jeden, więc nie wiem. Trzeba było wziąć trzy motki, wtedy nie miałabym problemu, bo byłoby 1200 metrów tego limonkowego koloru i to na pewno by mi wystarczyło, żeby zrobić coś w jednym kolorze. No ale to tak zawsze jest. Jak się kupuje włóczkę najpierw, a potem się wymyśla, co z tego wydziergać. Myślę nad swetrem męskim, pokazałam Wam kilka różnych opcji, jak sobie do tego problemu podchodzę. Liczę na Wasze podpowiedzi, bo tutaj naprawdę niespecjalnie mam jakieś doświadczenie. Nie wiem, chyba nigdy nawet nie robiłam swetra męskiego. Robiłam rzeczy dla moich synów, jak byli dziećmi małymi. No ale to jest zupełnie coś innego. Natomiast sweter męski to jest projekt, z którym jeszcze do tej pory się nie mierzyłam i liczę tutaj właśnie na Wasze podpowiedzi. Jaki wzór, jaka włóczka niegryząca, jak to ugryźć, czym to się je po prostu. No i otwarta lista, wiecie, różnych pomysłów, co teraz mogłoby być następnego na moich drutach. To na dzisiaj tyle. Słuchajcie, jest mi strasznie gorąco w tym sweterku. Muszę kończyć, bo muszę się przebrać. Po prostu już nie dam rady dłużej w nim siedzieć. Więc tak. Dziękuję Wam bardzo za to, że zechciałyście mnie wysłuchać. Chciałabym Wam obiecać, że za dwa tygodnie pojawi się tutaj nowy filmik, ale ja mam taką zasadę, że jak nie mam nastroju, nie mam ochoty nagrywać, to wiem, że jeśli robię to na siłę, to wyjdzie z tego coś po prostu niefajnego i nie chcę tego robić, więc liczę na to, że będzie to dla mnie dobry czas i że będę miała właśnie ochotę nagrywać te filmy dalej. Natomiast jeśli nie, no to wybaczcie, może tak być, że ten czas, kiedy będę miała dobry moment do nagrywania, się troszeczkę przesunie. Proszę o wybaczenie. Dziękuję Wam za to, że zechciałyście do końca mnie dzisiaj obejrzeć. Dziękuję za komentarze, te wszystkie subskrypcje. Wiecie, o co chodzi? Ja nie jestem mistrzynią marketingu YouTube'owego, więc no nie wiem, co tam trzeba Wam opowiadać, żeby tam było dobrze. Widzę, że dużo osób ogląda te moje filmy, z czego ja się bardzo cieszę i bardzo Wam dziękuję. Jestem jak zwykle zaskoczona po prostu tą popularnością. Mam nadzieję, że tak będzie dalej.
Pozdrawiam Was serdecznie, życzę słonecznego, miłego czasu. Najlepszy czas w roku dla mnie, lato, czerwiec. Więc pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnej odsłonie mojego vloga. Pozdrawiam.